Grupa ponad 50 młodych mieszkańców Białorusi przyjechała jak co roku spędzić wakacje na Dolnym Śląsku. We wtorek, 26 lipca, byli gośćmi gminy Żarów. Piękne wakacje są, już prawie półtora tygodnia jesteśmy tutaj na Dolnym Śląsku. Dużo wakacji, nie ma wolnego czasu, wszystko gdzieś jedziemy, bierzemy. A jak się Dolny Śląsk podoba? Fajny bardzo. Jeździliśmy, byliśmy w okolicach Wrocławia, takie bardzo ładne i pole, i lasy. Wszystko. A tutaj w Bożegniewie? Powiada? No tak, fajnie. Na specjalne zaproszenie burmistrza Leszka Michalaka młodzi Białorusini wspólnie z dziećmi z grup zajęciowych z Pyszczyna, Bukowa i Imbramowic spędzili dzień na żaglówkach na Zalewie Mietkowskim. Dzisiaj gościmy dzieci z Białorusi. Są to dzieci, które generalnie gości marszałek Dolnego Śląska i poszczególne gminy. My to już drugi raz, przed 3 laty ostatnio gościliśmy u nas dzieci z Białorusi. Myślę, że to jest kapitalna współpraca. Nasze dzieci też poznają troszeczkę inne dzieci, mówiące po polsku. Dzieci z polskich rodzin z Białorusi przede wszystkim. I sobie przełamują też powolutku te opory językowe, grami, zabawami. No ale co tu też dużo mówić, no Urząd Marszałkowski to jest instytucja, która przede wszystkim finansowo pomaga nam w każdej sytuacji, więc w momencie, kiedy też powstał temat, czy pomożemy zorganizować ten jeden dzień wypoczynku, no oczywiście, że tak. Wiadomo, że patrząc na to, ile razem udaje nam się dla Żarowa zrobić, trudno było odmówić i z wielką radością, jak najbardziej tak. Pierwszy raz ogółem w ogóle weszłem na jakąś łódkę, pierwszy raz na jeziorze i to tak potężnym, jak tutaj się znajduje. Także naprawdę jestem zadowolony, szczęśliwy, przeżycie bardzo wielkie. No i mogę powiedzieć, że mój taki skromny, mały sukces. Kolejny Mount Everest mam zaliczony po prostu. A sternicy pomagali troszeczkę? Kierownicy łódki? Tak, pomagali, tam asekurowali, żeby tam się nic nie stało, żebym przypadkiem nie wylądował za burtą. Także no naprawdę, bardzo fajnie, obsługa, pomoc, bardzo, bardzo fajnie. A z jakiego projektu dzisiaj tutaj dzieciaki, dzieci, młodzież tutaj przyjechały tutaj na Dolny Śląsk? Z ramienia pana Juliana Golaka, radnego tutaj Sejmiku Wojewódzkiego Dolnego Śląska. Pan Julian Golak od 15 lat właśnie współpracuje z białoruskimi Polakami, żeby ich sprowadzać tutaj do Polski, żeby bardziej się edukowali po prostu do tej historii Polski, poznawali jak to wygląda teraz. I to jest właśnie projekt taki integracji międzynarodowej i integracji społeczeństwa, między społeczeństwami po prostu. Zadowolenia z przygotowanych przez gminę Żarów atrakcji nie kryli również młodzi uczestnicy wyprawy. Specjalnie dla młodych mieszkańców Białorusi, ale także dzieci z grup zajęciowych, przygotowano żaglówki i łódki, zabawy ruchowe prowadzone przez TKKF Chemik Żarów, kiełbaski z ogniska i obiad przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bukowa Nasz Buków. Białorusini zjedli pyszne pierogi, były też łakocie i kompot własnej roboty. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwali strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt zaangażowali się również pracownicy Żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, TKKF Chemik Żarów oraz strażacy. Jeżeli pogoda pozwoli, co środę do końca wakacji będziemy razem tu spędzali czas. Myślę, że jest to taka fajna forma wypoczynku, forma zorganizowania czasu dla naszych najmłodszych Żarowian. Myślę, że ona wszystkim odpowiada. Bardzo pomaga nasza opieka społeczna, bardzo pomagają nasi strażacy. Zawsze chętni, zawsze do pomocy i co roku udaje się taką akcję zorganizować.